Przed meczem drugiej ligi pomiędzy SPS Słupca a Orzeł Międzyrzecz rozmawiamy z kierownikiem drużyny, speakerem, obsługą medialną, właściwie człowiek wszystko w jednym, Rafałem Piwowarczykiem. Panie Rafale, jak nastrój przed meczem? Nastrój jest dobry. No, ostatnio mieliśmy wprawdzie jedno potknięcie z Wilkami z Wilczyna, natomiast wcześniej była seria czterech wygranych. Myślę, że możemy powalczyć, mimo że to jest lider, nie boimy się żadnej drużyny i zawsze jest szansa zdobycia punktów. W poprzednim meczu w Międzyrzeczu przegraliście, natomiast wcześniej, w poprzednich sezonach, raz wygraliście i raz przegraliście 2-3. Więc to nie jest tak, że Międzyrzecz jest jakiś nie do osiągnięcia, pomimo że jest liderem. Zgadza się, tylko troszeczkę tamten sezon był inny i w naszym wykonaniu, w naszym składzie. I był także inny skład Orła Międzyrzecz. Także to chyba nie można porównywać tych dwóch sezonów. Ten sezon na pewno wygląda tak, że my zmagamy się z kontuzjami, natomiast Orzeł jest bardzo silny. Kontuzje od kiedy was gnębią? Bo tak, początek mieliście dobry, czyli sezon przygotowawczy był jakby fajny. Dwa wygrane mecze. Później niestety były cztery porażki, ale też z mocnymi drużynami, z tymi, które obecnie w tabeli was wyprzedzają. Czy to było spowodowane właśnie kontuzjami? Powiem szczerze, że dużo szkody w naszej drużynie zrobiła epidemia koronawirusa, miesiąc bez gry, a kontuzje być może są jakby wypadkową tego miesiąca. Obecnie Mikołaj Kurek gra z poważną kontuzją krętarza. Michał Torzewski, rozgrywający, gra z kontuzją barku. Drugi atakujący wypadł już ze składu do końca tego sezonu, Andrzej Mielcarek, problemy z kręgosłupem. Wcześniej Artur Helman, także problemy z kręgosłupem, wypadł ze składu. Także ten skład zrobił się wąski. Zrobił się wąski, ale macie kim grać? Czy musieliście? Na tą chwilę mamy kim grać. Niestety ciężko jest poszukać jakichś znaczących wzmocnień w tym momencie sezonu. Czyli przed wami mecz właściwie dosyć ważny. W tej chwili jesteście na piątym miejscu w tabeli. Dwa punkty lepiej ma Lęborg, który wyprzedza was w czwórce do playoffów. Założenia są, żeby wejść do playoffów? Tak. Nasze założenia przedsezonowe się nie zmieniły. Chcemy być w czwórce. Czy to będzie pierwsze, drugie, czy trzecie, czy czwarte miejsce, nieważne. Chcemy po prostu grać w playoffach i to się nie zmieniło. Jak kwestia sponsora, bo wiem, że wiele drużyn zmaga się obecnie z brakiem finansów i niektóre drużyny nawet niekoniecznie chcą brać udział w playoffach ze względów właśnie finansowych. Powiem tak, finansowanie na ten sezon mamy zapewnione, natomiast co będzie w następnym sezonie, dopiero jesteśmy w trakcie rozmów ze sponsorem. Nic na ten temat więcej powiedzieć nie można, bo rozmowy są w toku. Dziękuję. W takim razie dzisiaj życzę powodzenia. Mam nadzieję, że zwycięski mecz. Przepraszam, nie. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.